W ostatnim wywiadzie Małgorzata Obczowska zmierzyła się z pytaniem o swoich znajomych z branży: Macieja Kurzajewskiego i Katarzynę Cichopek. Po tym, jak media obiegły wieści o spodziewanym ślubie pary, nie cichną informacje o szczegółach uroczystości. Reporterka Jastrząb Post postanowiła zweryfikować te informacje w rozmowie z Gwiazdą TVP, ale ta nie chciała na ten temat dyskutować. Fani czekają. Wszyscy czekamy oczywiście. Mamy nadzieję. Że kiedy będzie ten wielki dzień, to się wszyscy o nim dowiemy. Ale na pewno nic na ten temat nie wiem i nic nie powiem. Wiem, że są razem bardzo szczęśliwi. Cudownie wyglądali razem pod choinką, wieszali wielką czerwoną bombkę. Tyle mogę zdradzić, zdradziła nasza rozmówczyni. Gwiazda zdradziła jednak, że z pozytywną energią zapatruje się na ten związek, i szczerze im kibicuje. Wyznała również, że jeśli znalazłaby się na liście gości. Czułaby się wyróżniona. Jeśli będę zaproszona, to na pewno będzie dla mnie zaszczyt. Odpowiedziała, obczowska nie gryzła się w język i wyjawiła, jak po zgaśnięciu kamer wygląda ich relacja. Okazuje się, że prawda niewiele ma wspólnego z plotkami, które można przeczytać w internecie. Życzę im wszystkiego najlepszego. Trzymam za nich kciuki widać po nich to wielkie szczęście, tą ogromną miłość. Zaczęła to jest chyba najważniejsze, to co ma ich spotkać. I też tacy dobrzy ludzie wokół, bo ważne jest, żeby tego dnia byli przy nas najbliżsi przyjaciele i ludzie, którzy nam po prostu dobrze życzą, podsumowała. Zobacz też, Nowicki nagle wparował do pytania na śniadanie. Postawił ekipę na równe nogi, a to nie koniec, Nowicki ledwie wyszedł z budynku TVP, a tu takie wieści. Niespodziewane kulisy nagłego odejścia z pytania na śniadanie Katarzyna Cichopek skomentowała odejście Łukasza Nowickiego z TVP. Powodzenia.